ataku nuklearnym na Polskę w pierwszym miesiącu po konflikcie populacja ludności zmniejszy się od 10 do 20 milionów. Będzie to spowodowane samymi wybuchami ładunków termojądrowych, jak i opadem radioaktywnym. Ludzie mieszkający w centrach dużych miast zginą w pierwszych sekundach i minutach. Mieszkańcy przedmieść, poranieni, poparzeni i napromieniowani, będą usiłowali uciec na tereny wiejskie. Będzie to wielka piesza migracja, gdyż ładunek EMP uszkodzi wszelakie pojazdy mechaniczne. Porzucone wraki będą blokowały i tak już zniszczoną infrastrukturę drogową. Dziesiątki, o ile nie setki tysięcy ludzi, przybędzie do pobliskich wsi i miasteczek. Będą tam witani różnie. Nieświadomi wędrowcy, którzy przejdą przez skażone tereny, zostaną śmiertelnie napromieniowani, po czym umrą najdalej 2 tygodnie później. Uciekinierzy pozostawieni bez jedzenia, opieki medycznej, poranieni i napromieniowani, odejdą maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów od miast. Jeżeli konflikt zbrojny wybuchnie w okresie zimowym, większość mieszkańców przedmieść nie przeżyje kilku dni bez schronienia i właściwego ubrania. Przez sytuację w kraju powstaną liczne bandy rabusiów, którzy obiorą za swój cel grupy uchodźców lub samotne domy. Możliwe, że to co pozostanie po rządzie, będzie starało się stworzyć jakieś obozy dla uciekinierów z miejsc dotkniętych przez niszczycielską siłę atomu. Z upływem dni sytuacja będzie drastycznie się pogarszała. Powodem takiej sytuacji będzie odcięcie od dostaw zaopatrzenia. Siły zbrojne dość szybko będą się rozpraszać. Utrzymanie rygoru i dyscypliny stanie się niemożliwe. Żołnierze będą chcieli wrócić do swoich rodzin, sprawdzić czy jeszcze żyją. Część z nich ucieknie ze swoich jednostek, po czym dołączą do grup rabusiów. W armii pozostaną tylko osoby uważające, że da im to największe szanse na przetrwanie, zwłaszcza ci nieposiadający rodzin lub tacy, którzy będą pewni, że ich rodzina zginęła. Braki w żywności, uszczuplone zapasy paliw, utrudniona komunikacja i transport będą powoli wyniszczały możliwości zarządzania państwem i wojskiem. Rząd będzie coraz bardziej tracił swoje wpływy. Przez kraj przetoczy się potężna fala samobójstw. Dotknie to w szczególności tych, którzy stracili swoje rodziny i miejsca na ziemi. Populacja wsi będzie w miarę bezpieczna. Ich domy w większości będą całe, a rodziny żywe. Będą popełniać samobójstwa, ale znacznie rzadziej. Wielu z nich to uczyni ze strachu przed przyszłością, czy też przez załamanie nerwowe, związane ze złym rozumowaniem mówiącym, że choroba popromienna i śmierć jest nieunikniona. Ogromne ilości pyłów wyniesione w powietrze przez eksplozje spowodują znaczne ochłodzenie lokalnego klimatu w najbliższych tygodniach od dnia zero. Niezależnie od pory roku, wiele osób zginie przez niedobór jedzenia i schronienia. Wyczerpane ludzkie organizmy nie będą w stanie przetrwać jednej chłodnej nocy na zewnątrz. Pomoc medyczna będzie szczątkowa. Szerzyć zaczną się choroby, o których ludzkość już dawno zapomniała, takie jak cholera czy tyfus. Zmiany klimatyczne spowodują zmizernienie zbiorów płodów rolnych, prawdopodobnie jednak wystarczą, aby wyżywić mieszkańców wsi. Wiele zwierząt gospodarczych padnie, nawet na terenach niedotkniętych przez radioaktywny opad. Podobnie stanie się ze zwierzętami w lasach. Będzie to spowodowane ograniczonym dostępem do pożywienia, czy też osłabieniem warstwy ozonowej, przez co światło słoneczne będzie niekorzystnie wpływać na organizmy żywe. Jest to skrócony scenariusz sytuacji w państwie w pierwszych tygodniach po nuklearnym konflikcie. Link do źródła materiału zamieszczam w opisie. Jeśli chcielibyście, abym przygotował materiał o dalszym rozwoju sytuacji, dajcie mi znać w komentarzach. Wojna nuklearna byłaby największą katastrofą w dziejach ludzkości. Co byłoby dalej? Pozostań na kanale i dowiedz się więcej. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymaj się. Cześć.